Witajcie, moi najmilsi. Witajcie znowu z wysoka, z przestrzeni, z pięknej góry. Siedzę na ogromnym kamieniu i oczywiście rozmyślam o naszym wędrowaniu. Jakieś takie podsumowania w sobie dokonuję, bowiem dzisiaj 20 przystanek. Rozmyślam sobie właśnie o tym, jak cudownie jest wędrować z Wami, z tą świadomością, że nie jestem na tej drodze sama. To jest bardzo mobilizujące dla mnie. I cudownie jest mieć świadomość, że może Was też inicjuje jakąś zmianę. Że może to Wam w jakiś sposób pomaga. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. I wyciągnęłam karty. I oczywiście bardzo się znowu wzruszyłam. Bo karty też zrobiły podsumowanie. Pokazała nam się z moich kart pierwsza, która spotkała nas w naszej wędrówce. Nie wiem, czy pamiętacie, z naszego pierwszego przystanku była karta takiego szalonego konia, dyliżansu. Taka bardzo dynamiczna karta i mówiła nam o nagłej zmianie. O zmianie, która jest niezależna od nas, czasami coś spada z nieba i musimy to przyjąć, musimy to zaakceptować. Czasami jest to zmiana trudna, zazwyczaj jest to zmiana trudna, ale jesteśmy już przygotowani. Już patrzymy na tę kartę z innego punktu widzenia, z innego punktu stania na tej drodze. Wiemy już, że może przyjść burza, że może nam coś zwalić, ale że to dobrze, że okaże się, że po tym zawaleniu może na tym miejscu powstać coś nowego. Okaże się, że zobaczymy jakąś prawdę, której dotąd nie widzieliśmy, że opadną maski, że zobaczymy prawdziwość świata, jakąś prawdę i szczerość w nas, jakąś prawdę i szczerość wokół. Już wiemy, że musimy być otwarci na takie różne z losu wydarzenia, że warto to akceptować, że właściwie jest to jedyny sposób na życie, żeby je akceptować. I taki dojrzały już sposób, jesteśmy przygotowani na te wszystkie zmiany, które idą. Znowu pewno będzie jakiś sprawdzam, albo będzie zmiana na przykład ścieżki, którą idziemy. Bo już mamy opracowany plan, mamy pewno cel. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, co w nas siedzi, wiemy, jakie mamy marzenia. Wiemy, jacy jesteśmy, co jest wokół nas. I może teraz po prostu los nam przyniesie zmianę. Zmianę toru, którym idziemy. Ale to przecież też nic złego. Bo na nowej ścieżce poznamy nowych ludzi. Jakieś nowe doświadczenia nas spotkają. Niekoniecznie musimy iść tym szlakiem, który sobie wytyczyliśmy. Można pójść innym, ale nie zgubmy. Nie zgubmy celu. O tym, żeby nie gubić celu, mówi karta takiego strażnika. 9 buław. Karta takiego wiernego rycerza, który zmęczony jest już walką, zmęczony jest i poraniony często, ale jest taki niezłomny. On nie rezygnuje, on idzie pomimo wszystko. On jest wierny swoim zasadom. Wierny właśnie temu celowi, który sobie wyznaczył. Więc bądźmy tacy niezłomni, jak ten rycerz,
i pilnujmy tego celu. Jest jeszcze druga karta, która właśnie potwierdza taką postawę, taka właściwie antagonistyczna wobec tego dynamicznego, szalonego konia, który zapowiada takie burze i zmiany w naszym życiu. Jest karta rycerza pentakli, rycerza powolnego, rycerza, który idzie bardzo konsekwentnie. Ma skarb w ręku w postaci pentakla, o który bardzo dba, żeby mu nie upadł, żeby go nie zgubić, żeby go do tego celu dowieść. Więc właśnie z taką uważnością, z taką wielką troską o to, co chcemy zdobyć, co chcemy pokonać, czego chcemy dokonać, dokąd chcemy pójść, wędrujmy. Nie zgubmy celu z oczu. Więc z jednej strony bądźmy przygotowani na dynamikę wokół nas, na te zmiany, które się szykują, na to, że los może nam dać niespodziankę, do której o tyle jesteśmy bardziej przygotowani już, bowiem jesteśmy bardziej zahartowani, jesteśmy bardziej dojrzalsi tym, co wiemy o sobie, co wiemy o świecie. Umiemy po prostu różne rzeczy już przyjąć. I możemy w ten sposób tak zdeterminowani i tak uważni, i tak konsekwentni, będąc nastawieni na cel, możemy po prostu iść. Iść i się niczego nie obawiać. Mamy iść i kierować się w tym wędrowaniu intuicją. Ta intuicja wychodzi nam tutaj w kartach już wielokrotnie. I dzisiaj też się powtórzyła. Mamy kartę pustelnika. Karta w ogóle, która też dzisiaj tutaj mnie poruszyła, jest bardzo ważną kartą. I jak gdyby ma też dwie strony. Pierwsza strona tej karty to jest właśnie taka duża mądrość, takie światło, takie oświecenie. Ten pustelnik, on niesie ze sobą, on niesie w sobie taką mądrość, którą zdobył nie tylko czytając mądre książki. Tą mądrość zdobył przez doświadczenia. Tą mądrość zdobył przez rozumienie, wędrując. Tą mądrość zdobył po prostu czując. Ma intuicję, którą się posługuje w poznawaniu świata, w jego odkrywaniu i w podejmowaniu różnych decyzji. To jest wielka taka mądrość, pramądrość, którą też odkrywaliśmy w sobie już nieraz. I myślę, że umiemy się już posługiwać tym głosem wewnętrznym, który często nam coś podpowiada. Już nie jest zagłuszony, już umiemy się wyciszyć i umiemy to odnaleźć w nas. Druga strona tej karty jest niesamowita, bowiem jak zauważycie, została namalowana w tak specyficzny sposób. Ten pustelnik, ta postać, tak ekwilibrystycznie stoi na takiej budowli z kamieni, która jakby nie podlegała prawom grawitacji. Ona się nie zawala, on stoi na jej szczycie. On oczywiście dzięki temu, że stoi na takim wzniesieniu, to on widzi więcej, z większą perspektywą, może widzieć dalej. Ale też zobaczcie, jak niesamowicie zbudował taką rzeźbę, taką konstrukcję z kamieni i ona jest stabilna. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś zbudować z kamieni, nakładając jeden na drugi, bez żadnego spoiwa, zbudować jakąś pionową rzeźbę. Ja właśnie dzisiaj spróbuję
spróbuję po tym naszym czytaniu, bo oczywiście oglądałam takie rzeźby, one mnie fascynują. I to jest niesamowite, że zwykłych kamieni, które przecież mają przeróżne kształty, każdy z nich ma swoje skazy, każdy z nich jest całkowicie inny. Można zbudować coś stabilnego, coś bez żadnego kleju. Właściwie tutaj spoiwem jest ta siła grawitacji, która jest wykorzystana. A poza tym niesamowitość poznania siebie, tego budującego tą rzeźbę, który musi umiejętnie dobrać te kamienie, umiejętnie znaleźć w nich równowagę. Nie tylko w dwóch pomiędzy sobą, ale często wielokrotnie jest więcej tych kamieni. I one wspólnie utrzymują tą równowagę. I poddane nawet wiatrom i deszczom czasami trwają bardzo długo te rzeźby. A niesamowite jest też to, właśnie uderzające jest w tym wszystkim to, że każdy kamień jest inny. Każdy kamień, tak jak my, jest taką wielką indywidualnością. Spróbujmy spojrzeć na siebie w ogóle w taki właśnie sposób. Poznając siebie, wiemy już, jakie mamy zalety. Wypisywaliśmy to nawet sobie w takich swoich ćwiczeniach. Ja tą kartkę mam i tam czasami coś nawet udaje mi się dopisywać. Wiemy już, jak wyglądamy od wewnątrz. Wiemy, że też jesteśmy światłem. Ale mamy też swoje mroki. Mamy swoje skazy. Tak jak te kamienie. Mamy swoje pododupywania, mamy swoje zadrapania. I myślę, że właśnie one są najbardziej dla nas określające. Określające nas. Takie nasze linie papilarne. Właśnie te nasze słabości. To, co najbardziej w sobie ukrywamy, czego się najbardziej wstydzimy, to najbardziej nas określa. I chciałabym dzisiaj właśnie w związku z tymi kamieniami, z tym ćwiczeniem, które zaraz sobie też zrobię, żeby spróbować zbudować taką wieżę z kamieni, chciałabym, żebyśmy popatrzyli na siebie jako na taką wielką indywidualność, taką oryginalność, nietuzinkowość, nieprzeciętność i unikalność. Ale właśnie od tej strony tych naszych słabości, tych naszych rys, które mamy. I spróbujmy, na przykład układając też te kamienie w stos, który się nie zawali. Spróbujmy wykorzystywać te właśnie wszystkie rysy, te niedoskonałości i przekuwać je w atut. Spróbujmy na siebie popatrzeć w taki sposób, żeby to, co w nas jest trudne, czego się boimy, wstydzimy, żeby stało się naszą siłą. Jeżeli na przykład jesteśmy chaotyczni, jesteśmy bałaganiarzami. Mówię jesteśmy, no bo akurat pewno przyszło mi to pierwsze do głowy, to jest też znamienne. Ale każdy z nas ma jakieś tam swoje wady ukryte. Więc jeżeli na przykład mamy z tym problem, z tym naszym chaosem, to starajmy się, żeby ten chaos, oczywiście na pewno walczymy z tym, tak żeby się dało z nami w ogóle wytrzymać, żyć, żeby ludzie obok w ogóle mogli istnieć obok nas. Ale ogólnie starajmy się zrobić z
tego, właśnie z tego naszego chaosu, nasz atut. Wykreujmy coś z tego. Na przykład w prostym takim przykładzie życiowym zapomnieliśmy w tym naszym właśnie zaangażowaniu w różne rzeczy, zapomnieliśmy zrobić zakupy, a musimy zrobić jakieś szybkie danie, bo mamy na przykład bardzo ważnego gościa, którego musimy poczęstować. Otwieramy lodówkę, wyjmujemy z niej wszystko, co mamy i kreujemy danie niezwykłe, danie niepowtarzalne, danie, którego byśmy w innej sytuacji nie stworzyli. Więc po prostu bądźmy kreatywni, przekuwajmy to, co w sobie mamy właśnie jako wadę, starajmy się z tego zrobić atut. Niesamowite właśnie jest to, że dzisiaj, w tym takim podsumowującym dniu, kiedy te karty nam się powtórzyły, spotykamy na swojej drodze tego kamiennego pustelnika, który zwraca nam uwagę na to, jacy jesteśmy niepowtarzalni, jacy jesteśmy odmienni. Nie dajmy się nigdy wtłoczyć w tłum. Bądźmy niepowtarzalni. Bądźmy niestandardowi. Cieszmy się z tego, że jesteśmy inni, że jesteśmy odmienni. Że jesteśmy ludźmi nieprzeciętnymi. Bo każdy z nas jest takim kamieniem, takim zupełnie innym od innych. I bądźmy również bardzo uważni na to, co jest wokół nas. O tym mówi karta spośród moich kart, bo wyjęłam ją, żeby dopełnić tę, która się powtórzyła, tego szalonego konia. Wyjęłam kartę o zupełnie innym charakterze. To jest karta od dużej subtelności w przekazie. Mówi o takim drgnieniu, o takiej zmianie, delikatnej nawet i subtelnej, która powoduje ogromną zmianę w świecie, albo jest przynajmniej gdzieś indziej, w drugim końcu globu zauważalna. To jest tak jak z trzepotem motyli. Skrzydeł motyli, że one są przecież takie delikatne, ale jednocześnie może być to zauważalne, to drgnienie tych skrzydeł gdzieś w zupełnie innym miejscu na naszej Ziemi i spowoduje jakąś zmianę. I ta zmiana właśnie, którą dokonujemy w sobie, ma ogromne znaczenie i może być gdzieś zauważona. Może być zauważona gdzieś w drugim końcu świata. Może być ważne dla kogoś, kto nie jest blisko, ale jest wrażliwe na każde drgnienie w nas. Zaufajmy tej naszej intuicji. Zaufajmy tym naszym nadzmysłom, które już odkryliśmy w sobie. Bądźmy tacy wrażliwieni na wszystko, co do nas przychodzi. Na każdy przekaz. I bądźmy pewni, że to wszystko, czego dokonaliśmy już dotąd, a bardzo dużo się w nas pozmieniało. Bądźmy pewni, że ma to ogromne znaczenie. Ma to ogromne znaczenie dla świata, w którym żyjemy, dla ludzi obok nas, dla tych kamieni, z których
zbudowana jest ta rzeźba, ta konstrukcja, a my jesteśmy jednym z nich. I dzięki temu, że jesteśmy w tej konstrukcji, jesteśmy dla niej bardzo ważni. Wiedzmy o tym, że jesteśmy bardzo ważnymi elementami całości. Zauważmy swoją przeszłość w ten sposób, bo już nieraz kierowaliśmy się w przeszłość. Zauważmy, jakim ważnym elementem jesteśmy na przykład, nie wiem, na zdjęciu klasowym. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby nas w tej klasie nie było. Gdybyśmy byli wycięci ze zdjęcia, nie istnielibyśmy. Ta klasa byłaby inna. Ten zbiór ludzi byłby po prostu bez nas zupełnie inną całością. Spójrzmy sobie na zdjęcie, nie wiem, jakieś rodzinne. Pomyślmy, że gdyby nas na tym zdjęciu nie było, gdyby nas wycięto z tego zdjęcia, to ta rodzina byłaby zupełnie inna. My jesteśmy ważni. My jesteśmy ważnym elementem. Jesteśmy oryginalni. Jesteśmy niepowtarzalni. Jesteśmy piękni. Pamiętajmy o tym. Idźmy dalej odważnie i nie bójmy się żadnych zmian. Bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia.